Siemaneczko, w kolejnym odcinku z gry z serii Far Cry 3. Jeśli podoba się Wam film, to standardowo dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, bo Was się Wami zajmie, pamiętajcie. Także nie przedłużając, zaczynamy. Zaczynamy dokładnie chyba w tym samym miejscu, co skończyliśmy poprzedni odcinek. Cały czas mnie nurtuje to, że widziałem tutaj żółwia, a się okazuje, że to bywają rekiny, a nie tylko żółw. Dziwna sprawa. Zobaczcie, ta gra ma prawdopodobnie albo prawie 10 lat, albo już ponad 10 lat. A zobaczcie, graficznie to jest coś ciekawego, coś niesamowitego. Po tylu latach nadal cieszy. Zarówno grafika, no jak i sama rozgrywka cieszy. Tutaj gdzieś była, z tego co pamiętam, pomost lub kładka, z której widzieliśmy tego żółwia. Dostrzegliśmy tego żółwia pobliżu tej kładki i chyba. Wiecie co, mam takie pomysły, bo nie możemy używać w samej wodzie broni, ale... No tutaj jest ewidentnie rekin, który do nas płynie. Zaatakuje nas, czy nie? Aha. Gdzie jesteś? Jesteś tutaj. Przydałoby nam się skóra rekina. O, jest żółw. Mówiłem, że widziałem żółwia. A jednak mi się to nie wydawało. Kurczę, zobacz. Tu nie możemy używać broni, no. Nie chcemy też, żeby nas Sarek zaatakował, bo to będzie porażka. Może jednak spróbujemy z snajperką ustrzelić jednego lub dwa rekiny. Ewentualnie ściągniemy tego żółwia jeszcze. Zobaczymy, czy w ogóle to jest to możliwe, bo nie pamiętam, czy były potrzebne jakieś skorupy żółwia do wytwarzania przedmiotu, czy coś takiego. No, zaraz sprawdzimy. Karabiny snajperskie, bardzo proszę. Użyjemy zamiast narzędzia. Dobra, mamy to. Mamy to i teraz idziemy to wykorzystać. Widzicie, wymyśliłem coś takiego, że nie możemy w wodzie używać broni, ale... Widzicie? Elegancko. O kurczę, to jest... Aha, służowe, dobra. Jedna skóra rekina. Oho, mamy to. No właśnie. O to mówiłem. Trzeba uciekać. Ale mnie wystraszył ten rekin. Czekamy aż...
Tutaj podpłynie na tyle blisko, aby można było go ustrzelić. Nie ma takiego odważnego. Wcale się nie dziwię w sumie. Jest żółw. Ustrzeliliśmy żółwia. Ale nie możemy. O, możemy. Możemy pozyskać coś. Skorupę faktycznie. Ale to chyba tylko na sprzedaż. No i co? I więcej rekinów nie ma? To może popłyniemy sobie tam na tą niedaleką wysepkę. Stamtąd coś... Może nam się uda. O, jest, jest, mówiłem. Dobra. Jest tutaj pływa jakiś rekinek. Poczekamy, podpłynie bliżej, nawet dwa. Poczekamy, aż podpłynie trochę bliżej. Jeszcze tamtego ustrzelimy. A i zaatakował nas. Dzień dobry, rakiet. Uciekamy! Uciekamy. Okej. Chodź, chodź. Chyba czwarta nasza skóra rekina, także zobaczymy, co będziemy mogli dzięki tym skórom wykonać. Plecak na łup, wykonywanie przedmiotów. Kabury portfela tylko, a port, ale kabury. Dobrze. Skórę jednoraga, prawda, tak, składnie w zadaniu ścieżki łowcy. Będziemy mieli ścieżki łowcy, w których będziemy wykonywali misje polegające na upolowaniu rzadkich zwierząt. Tak jak tutaj jednorożca czy jednorogiego. Jednoroga, skóra jednoroga, jednorog, nie wiem, jak to zwierzę
do czego to będzie podobne, bo nie pamiętam, ale prawdopodobnie do jednorożca. Come on, do this. O, i teraz mogę mieć cztery broni naraz, także sobie możemy użyć mojego palniczka do naprawiania pojazdów. Punkty umiejętności zdobyliśmy, za co? Uzupełnimy zapasy. I towary specjalne, tak, użyj. Proszę bardzo, użyliśmy. A, jest łuk. A, to dostaniemy taki łuk podczas wykonywania misji, także bez sensu będzie to kupować. Okej. Musimy zobaczyć, czy jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Ładownice, pakiety do rzucania, ładownice pod... skóra wołu. Ładownica służąca do noszenia większej ilości amunicji, oczywiście. Torby na uzbrojenie przygotowanych własnoręcznie, bo ruchę szukają dodatkowe ładunki za 4 minuty, właśnie, ale to chyba. O, kołczany. O, prosty kołczan z mojej strony topi, no proszę. Nic wiedziałem, że wytrzymałem. 15 strzałów zwykłych i 10 specjalnych. Fajne. To nam się przyda w przyszłości. Dobra, lecimy, bo to odcinki, kurczę. Przez takie właśnie... różnego rodzaju... czynności stają się tak nudne, jak sam czasami oglądam, to sam siebie bym nie polecił. Krab? What the hell? Pirat przejął gospodarstwo i hoduje narkotyki. Zabij go nożem zgodnie z tradycją rakiet. Spróbujemy wykonać taką misję. Daleko to? 200 metrów. Tutaj będzie lada orze do zgryzienia, ponieważ będziemy musieli tutaj wyeliminować jednego z piratów za pomocą noża. Zapewne ten pirat będzie strzeżony w koło przez znaczną ilość. No właśnie, jest.
żeby też chyba zostać zauważeni, bo nic się nie powiedział. Jeżeli jesteś tylko to kurczę. Nie złamają zasięg widzę. Trójka jak tylko jest? W razie możemy. Nie, czwórka. A prawdopodobnie jeszcze jakiś się znajdzie, jest jeden. Kurczę, ci moje normalnie przeszkadzają mi tylko. Pozbieramy przy okazji kilka łupów dla statystyk. No i co nieszczęśniku, i po co atakujecie? Bez przygotowania. Na terenie jakiejś konkretnej zwierzyny, czy? Pewnie psy tam wandalnie jakieś, tylko tu jest to dzik. Tu jest kozioł. O, rzucanie nożami mamy. O, jest ich ścieżka łowcy. Dzięki której coś możemy tutaj upolować jakieś unikalne zwierzę. Dzięki któremu uzyskamy unikalną skórę do wytwarzania unikalnych przedmiotów. Jak myślicie, zrobimy to teraz, czy w przyszłym odcinku? Zobacz ile tutaj wokół jest w ogóle łupów od groma i pewnie tam jest dużo przeciwników. To będzie na... Zostawimy tę misję na kolejny odcinek, a teraz zajmiemy się ścieżką łowcy. Zobaczymy co nam tutaj da, ale sobie, żeby nie tracić czasu, sobie weźmiemy szybką podróż. Damy kilka przedmiotów niepotrzebnych. Nie mam więcej, dobra. You make a bet. You get 5 knives, I get 5 knives. I throw the target, you throw. You beat my score, you win. Okay? Wiecie co, poćwiczymy sobie jeszcze rzucanie nożami.
szczerze mówiąc, to nigdy w tą minigierkę nigdy nie grałem. O jaja. Dobre to było. Trzeba przytrzymać chyba, że wrócić siłę. No, kolega też tak nie za bardzo trafia. Sam środek, ale... Dyszka też? Nowy Jason. Postaraj się. Teraz my. O, plus 50. Najbliżej środka byłem. Ha, ha, ha. Mamy remix. Aj, plus 10 tylko. Przegrałem. I 5 dych straciłem. No dobra. One more try? Nie, no nie będziemy wariować. Mam teraz na to czas. Co my tu mamy? What if she's? He has a tattoo of Arakiat warriors. He will help us. What's wrong? My darling, my jewel. How could she do this over a boy? Aina, let me talk. Sir, my daughter Nadia ran away with a boy. They want to kill themselves. They are young, foolish. They think life can never get better, so they leave. Please, find Nadia, bring her back. She is young. We look everywhere. No, not everywhere. We didn't go to Bihar Rock. Please, sir, can you go there? You'll be faster. A więc musimy odnaleźć parę, która próbuje się zabić. Dobra, zrobimy to. Mieliśmy zająć się ścieżką łowca i widzicie sami. To jest... Nic chyba... No jest tam chyba, nawet są. Już jednego widzę. Prawdopodobnie to będzie jeden z nich. Okej. Okay. Ktoś tu żyje, ktoś nie żyje. O, oni są szybkie. O. Są barany? Rany. Przekażę kilka skórek, które będziemy do wytwarzania przedmiotów. Przyda się, przyda się. Co tu się wydarzyło? A więc ten koleś nie żyje. Ale jesteśmy okrutni. Ugarbiliśmy ciało wasze. Tragicznie. Rozszarpanego przez zwierzęta chłopaka. You hurt? He tried to kill me. He said he wanted to run away. But when we got here, he started talking about dying together. Said we'd be together forever.
tried to shoot me. How did you get up here? He must have frightened the animals when he shot. They attacked him and I climbed. Go home. Your mom and dad are freaking out. Thank you. A więc psychopata. Nie ma co zażalować. W takim razie. Oj, zarobiliśmy trochę kasy przy okazji. Dobrze, więc teraz zajmiemy się ścieżką łowcy. To wbrew pozorom wcale nie będzie proste prawdopodobnie. Bo ten jednoróg, jeżeli w ogóle to będzie jednoróg, ale prawdopodobnie tak. Będzie bardzo płochliwy. A nie, niedźwiedzie. O, niedźwiedzie. Świetnie. A więc idziemy po niedźwiedzia. Ale chyba się przejdziemy. Zobaczcie, 200 metrów od tego miejsca mamy do celu, z którego weźmiemy broń. A mi się nie chce dreptać tego samochodem, bo szybciej. A jeszcze to nas kosztuje. No pewnie. To mi się zachciało jazdy. Dobra, mamy. To się przyda. Zrobimy sobie na instynkt łowcy, ponieważ chyba nie mamy. Aha, to tylko bus, no, sobie możemy. A, dwie na razie, tylko dobra. Będziemy musieli sobie zwiększyć. Wytworzyć przedmiot na większą ilość. Oho. Trzy strzały zabijają niedźwiedzia. To dobrze wiedzieć. Tareczkę nawet mamy, o proszę. Udało się. To za pierwszym razem. Ciekawe co będziemy mogli wytworzyć dzięki tym skórom. Zaraz się o tym przekonam. O, ile pieniądza już mamy. Możemy coś wydać. Trochę kaski. Dobra, lecimy. Dokonywanie przedmiotów. Mikstury.
zbiorniki na paliwo, tak? Będziemy mogli wykonać. Tu potrzebny bawu, tu kozioł. Tu też kozioł na paliwo. Wytrzymały zbiornik na paliwo oczywiście. A, skóra warana. A tutaj już kazuara żółto-szyjego. Żółto-szyjego. Kołczany. Wytrzymały kołczan niedźwiedź. Aha. Skóra ludojada. Na rekina ludojada. Też będziemy musieli polować na niego. O, zasobnik do mikstury. A skóra pantery. Pantera chyba prawdopodobnie była na naszym odkrytym terenie. A, tutaj właśnie jest. Dobra. Okej, mamy to. Zatem wykonaliśmy sobie dwie czy trzy misje. Trzy misje chyba, tak? Oczyściliśmy teren z piratów. Uratowaliśmy dziewczynę z rąk psychopatycznego byłego chłopaka. I? Oraz wykonaliśmy ścieżkę łowcy, dzięki czemu ulepszyliśmy przedmiot. I na tym na dzisiejszym odcinku zakończymy. Dzięki wielkie za obejrzenie. Standardowo dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, udostępniajcie, zostawcie komentarz. No i cześć, tyle. Ciao!